dobra, to może przejdźmy do dalszych lig, bo tutaj dużo czasu Polsce poświęciliśmy. Tak pokrótce omówmy może Anglię. No, z Anglii ładny mecz wczorajszy, West Ham, Tottenham. Dużo bramek, znowu Bale ratuje tyłek. Ja jak patrzę w te wyniki, to taka kolejka faworytów raczej, City, Arsenal. No nie wiem, jak dla mnie to ostatnio City trochę dołowało, z Chelsea wygrali teraz. No City i tak u siebie my z Chelsea jako faworyta przedstawił, jednak no City to jest wicelider tam. Chelsea w tym sezonie, no z Ligi Mistrzów odpadło już w fazie grupowej, w lidze przeciętnie też, w pucharze ostatnio musieli się dogrywać z Brentfordem na drugi mecz, więc jak widać Chelsea no nędza. No i jeszcze Abramowicz dał ultimatum Benitezowi, że musi wygrać Ligę Europy. No to takie dziwne ultimatum jak na Abramowicza, no nie myślałem, że takie trofeum go zadowoli. Nawet może nie tyle zadowoli, co chciałby mieć. Chciałby coś mieć, tak? No ale jak ja bym wygrał w zeszłym sezonie Ligę Mistrzów, to bym raczej mu kazał się tu zakwalifikować znowu do Ligi Mistrzów, bo to też nie jest takie oczywiste, że Chelsea tam na tym trzecim, czwartym miejscu skończy. Na razie jeszcze dają radę. No na razie, ale jak tak dalej pójdzie, to różnie może być. No a poza tym to... Newcastle Southampton za 90 minut Borusa. Nie ma, myślę, co tam specjalnie omawiać też, żeby nie zanudzać. Chociaż 2-2 było w pewnym momencie, jeszcze Southampton miało swoje sytuacje. No Arsenal też tak wymęczył 2-1. No United, no pewnie to jest jednak, no to już jest mistrz Anglii moim zdaniem, już nie jest faworytem mistrzostwa. Raczej City nie dogadzi. To już się nie powinna powtórzyć sytuacja z zeszłego roku, bo United w tym sezonie, no są najlepsi. 12 punktów przewagi? Nawet nie wiem, ale no szczerze mówiąc to po prostu najrówniej grają. United nawet jak im nie idzie, to potrafią te 1-0, 2-1 wymęczyć. City jak im nie idzie, to już tam umoczą 1-0 albo po 0 zrobią. No jak dla mnie... Mecz na remis był pierwszy z tej kolejki Fulham Stoke, ale nie wiem, jakiś Irlandczyk podszedł ze Stoke. Który to Irlandczyk? Nie. Ze Stoke Irlandczyk gra taki, co w jednym meczu strzelił 2 samobuje i karnego przestrzeni. No to, a był taki ktoś, taki właśnie u siebie właśnie, w grali. I właśnie teraz jeszcze raz podchodził do karnego, też go nie wykorzystał. Strzelił, no to dokładnie. Nie wiem. Jak się nazywa, no i może to i lepiej dla niego, przynajmniej go nie obśmiejemy z nazwiska. Nie podamy jego nazwiska tutaj w programie. No to jeszcze nadmienimy, że West Brom Sunderland 2-1 dla West Bromu, fenomenalny mecz Romelu Lukaku, młody Belg, pokazał się z bardzo dobrej strony. Reading Wigan 0-3. Jak dla mnie, no Reading kończyło w dziesiątkę, ale nie umniejsza zasług zespołu Wigan. 3 bramki na wyjeździe. Tak, na wyjeździe 3-0, ale z Reading wygrać nie jest aż tak łatwo. No i niespodzianka Norwich Everton 2-1. No tutaj Everton mógł wygrać. No ale przegrał w ostatniej minucie. No, nie rozbudźmy się na tym. I na pewno nie są zadowoleni z tego faktu. Przejdźmy do Francji może. No tutaj ten mecz, który był ostatnim w kolejce, zapowiadał się najciekawiej. PSG wygrało z Marsylią 2-0. Ale nie grało nic wielkiego tak naprawdę, takie wymęczone, mimo że 2-0, ktoś spojrzy w gazetę, może pomyśli, że pewne zwycięstwo... Mogą postawić schęty. Tak, a to wcale tak nie było, druga bramka to totalnie z przypadku, a w międzyczasie jak było 1-0, to Marsylia natworzyła naprawdę sporo tych okazji i tam mógł pójść wynik w obie strony. No, mówię, że udem któryś odbył na podwórku bodajże Pastore tam, czy nie wiem, czy ktoś... A i trzeba nadmienić jeszcze debiut Davida Beckhama. No wszędzie. Ikona reklamy z PSG. Tak, no. Ikona reklamy z PSG. No, dalej przechodząc, również niedzielne spotkanie. Bordeaux-Brest. No tutaj niespodzianka. Niespodzianka, wielka niespodzianka. Mecz rozegrał Ludo Obraniak, no też dobrej... strony się nie pokazał. No chyba jak całe Bordeaux sądząc. Lyon-Lorient 3-1. No tu pewnie Lyon wygrał. No pewnie oglądałem mecz. No nie musiało być tak pewnie, ale klasę pokazała młodzież z Lyonu. Ze Stagelą. No ja końcówkę widziałem tu tam. Nawet chyba na brameczkę się załapał. Tak, nawet pan trener Stefan Białas, bo jeszcze 2-1 było, to wspominał w komentarzu, że Lorient to wygląda, jakby sami nie wierzyli, że tu się da wyrównać. Jeszcze tam Lyon właśnie cisnął pod koniec. No, pierwsza półka była bardziej wyrównana. Tak, ale właśnie już później, jak się to 2-1 zrobiło, to tak nie bardzo już chyba Lorient miało co zrobić, nie wiedziało jak się zabrać. Lille wygrało na Korsyce z Ajaccio o 3-1. Czyli bez niespodzianek. Chociaż ostatnio Ajaccio u siebie potrafiło sprawić niespodziankę, wygrali z Lyonem. A tutaj jednak Lille sobie poradziło. Evian Montpellier, bramka Belandy, który jak według mnie powinien grać w lepszym zespole niż Montpellier. No i pewnie będzie grał w przyszłym sezonie. Nancy Sanetion 0-3. Fenomenalna postawa w ostatnich kolejkach Sanetion. Tak, tutaj widziałem akurat w skrócie jak bramkę na 1-0 strzelali i tam
człowiek sam na sam właśnie szedł i nie podpalił się tak, jak to niektórzy robią. Polkowski nie kopnął gdzieś tam z Karola przed siebie z zamkniętymi oczami, z taką piękną podcinką dograł do kolegi właśnie na głowę. Bardzo fajna akcja, pamiętam, zapadła mi w pamięć. No a pozostałe mecze... Pozostałe mecze, no Sosho się odbudowuje. Nie ma tutaj jakichś faworytów, nikt takie raczej... No Nicea wygrała 2-0, Nicea... No ale Rems grało w osłabieniu, w dziesiątym. No ale Nicea ostatnio bardzo dobrze idzie, oni tam chyba gdzieś się nawet na czwarte, piąte miejsce już. No Nicea to w ogóle zaczęła chyba sezon od remisu z PSG, gdzie była skazywana na porażkę. Tak, to Nicea była, mi się zdaje, że Lorient zaczęło od remisu. 2-2, Nicea 0-0. No a Ajaxu później chyba było 0-0 na Korsyce. A być może, 0-0. Może coś pomyliłem. Tak, chyba tak. Ale no Nicea w każdym razie zaczęła słabiej, ale ostatnio się tam troszkę rozbujała i teraz są bardzo wysoko. No a tu pozostałe mecze to raczej nie warto omawiania, tym dwa razy 0-0. Rens Oszol, Beniaminków i zespół Meliksona. Tak. Valencia. No, nie ma co za mną. Przejdźmy do hiszpańskiej. Ostatni mecz poniedziałkowy Levante Osasuna 0-2. Jak dla mnie delikatna niespodzianka, bo Levante w tym sezonie dosyć dobrze się prezentowała w Walencji. Taka solidna drużyna raczej. Darek Duszka wreszcie zagrał, tam wszedł na 15 minut. Dobrze, że wszedł. No dobrze, gorzej, że przy takim wyniku troszkę słabszy. Betis Malaga, no Malaga. Zero, no. Malaga przegrała. Niespodzianka mimo wszystko, na pewno wynik, przynajmniej rozmiar. Atletico tak no męczyło. Chyba w dziesiątkę grali od 60 minut. Tak, ostatnio. Ostatnio słabiej ogólnie Atletico wyraźnie, no, z Lidze Europy ich tam, kto ich tam położył? Rubin Kazan bodajże. Tak, no. I to bardziej meczem w Madrycie niż w Kazani, bo w Madrycie podobno Simeone kazał bramkarzowi pobiec na rzut rożny ostatni, gdzie potem poszła szybka akcja i Rubin strzelił na 2-0. No poza tym co tu jeszcze Barcelona? No Barcelona z Sevillą troszkę się pomęczyła, 2-1, no. Przegrywali 0-1. Madryt no, też się bardzo, no, bardzo się męczył z La Coruña. 1-0 przegrywali jeszcze do 70 którejś minuty i dopiero wtedy tam dwie bramki strzelili. No ale tutaj to chyba myślę, że i Barcelona i Real to już wiedzą, że tu liga to jest raczej rozstrzygnięta. No ja trochę się rozłożył. Właśnie w tej chwili idzie mecz pucharowy i to bardziej ich raczej interesuje, żeby Real tam się może odkuć, coś uratować z tego sezonu jeszcze przynajmniej. No jeszcze niby w Lidze Mistrzów też mają szansę, ale w tym pierwszym meczu z Manchesterem to też tak to wyglądało. No, nie najlepiej bym powiedział. Mieli swoje sytuacje, bronił bardzo dobrze De Gea. Tak, tylko że Manchester też miał swoje właśnie. Miał. Jeszcze w ostatniej minucie tam Van Persie dostał piłkę na sam praktycznie. No i akurat to mu się bardzo rzadko zdarza, gdzieś tam kopnął po bandach reklamowych. No. No i tu jeszcze taki warty wspomnienia mnie mecz derby Kraju Basków były, no to zawsze duże emocje wśród kibiców, zwłaszcza w głowie, niespodziewanie raczej 3-1. No w tym sezonie Athletic Bilbao dołuje. No słabsze, ale jednak, że u siebie tam 3-1 będą Sociedadem, też przeciętnym notabene, ale zaznaczyć, przegrywać to bym się nie spodziewał. No a tu pozostałe mecze też raczej takie, nie będziemy zalędzać jakiej ludzi teraz. No tak, mała niespodzianka. No przejdziemy do niemieckiej teraz. No tutaj dwa zwycięstwa gospodarzy od razu się rzucają. Hanover i Bayern. Hanoveru. No, takich wyników raczej mało kto typował. No zwłaszcza w Hanowerze. Myślę, że w Hamburg ostatnio raczej tak poszedł do przodu. No, że Bayern tam u siebie wysoko kogokolwiek rozbije, choćby rozbił Borussię czy Schalke, to by to wielka niespodzianka nie była, bo w tym sezonie Bayern gra znów. Tam w Hanowerze asysta Sobiecha Artura. A przy jakim wyniku, Arturze? Chyba 3-1. No czyli przy pewnym już Arci sobie... boi się trener zaryzykować. Arci sobie myślałem, że może coś sam dorzuci, ale dograł. Mm. Co tu dalej? No jeszcze Augsburg Hoffenheim, mecz Polańskiego i Gena. Augsburg Hoffenheim, tutaj Mönchengladbach Dortmund. Taki też taki mecz na szczycie, no, poza Hanowerem Hamburg. No ale wyrównany dosyć, no o czym zresztą świadczy wynik. Dortmund miał swoje sytuacje. Reus mógł strzelić, no, Götze z karnego w ostatniej minucie tam jakiś fachowiec poszła piłka, tak, tuż przez pola karnego, a ten przyłożył tę stopę tam gdzieś nad poprzeczką do pustej już bramki. No, no faktycznie. No, bardzo Borussia... Trochę łatwiejszą sytuację miał niż Robert Lewandowski z Manchesterem City. No dużo łatwiejszą. No. Tutaj
Borussia już w lidze i tak pewnie wiele nie zwojuje, no ale przynajmniej to wicemistrzostwo, no zawsze tam lepiej brzmi, no i pewny udział w Lidze Mistrzów poza tym, warto powalczyć. No poza tym meczem, mecze tu na remisy, Leverkusen, niespodzianka w Greuterfurt 0-0. No tak, no ze słabym. Widziałem ten mecz, oglądałem też, Leverkusen dostosowało się do poziomu Greuterfurt, którzy... Piłkarze nic nie grali tak naprawdę, mieli swoje sytuacje, Leverkusen też miał swoje sytuacje. Benisz cały mecz rozegrał, Milik wszedł na ostatnie minuty, też próbował się pokazać z dobrej strony. Ale na próbach się raczej skończyło po rezultacie. Tak. I co, no ta kolejka przybliżyła Bayern do mistrzostwa, które już jest pewne. Duży krok. Ten krok już i tak jest, tak, przewaga nad resztą. Takie 7-milowe kroki właśnie włożyli. Nikt ich nie dogoni, już nie ma co się oszukiwać.